Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie. A siadło jak klaps. Siadło jak klaps w dupsko, taki sąsiad. Dzień dobry państwu. Dziś będziemy również lizać się. To my. Ja nazywam się Wodek Markowicz. Jestem, jestem 34-letnim młodym człowiekiem. Karol Paciorek jest 36-letnim młodym człowiekiem. Chcielibyśmy dzisiejszy odcinek zacząć absolutnie nie od wąchania siebie nawzajem. Chcielibyśmy pokazać wam coś fajnego. W starym dobrym razie mogłem cię wąchać, że chciałem, ale potem wybrałeś żonę. Tak mówisz do środka, do ucha, to brzmi jak z dobrego mikrofonu. Zabiję się. Wodek. Człowiek, który wszystko przekłada na to, czy to dobrze brzmi? Dobrze brzmi. Wodek słyszałem, że kiedyś poszedł i ktoś mu zagrał na skrzypcach i mówił, wow, ale to dobrze brzmi. Patrz, prawie ktoś, tak dobrze jak z dobrych kolumn. Ktoś nagrał na kanale Codziennie Fit, ktoś nagrał filmik, jak zacząć biegać. No. Nie jest proste, zacznij biegać. No, step widzę one. Właśnie jak ci wyszło. Nie, ale ja nie mówię. Step one, zacznij biegać. Potem zacznij się martwić. Ile razy biegałeś? No nie, no ale... A ile razy biegałeś? Z pięć, ale no bo to jest no właśnie to tak, że... No ale widzisz, najlepiej jest zacząć biegać, a potem się zacząć martwić szczegółami. A nie, najpierw sobie kupisz buty, sprzęt i potem się... To nie o to chodzi. Dobra, dzięki wielki Karol za opinię. Ale Wodek ma coś w sobie z takiego wuja, takiej mądrości, że mówię ci, jak my ze szwagrem żeśmy to robili, to było tak i nie może być inaczej. Chcę potem rzeczywistość, biegać. Rzeczywistość go weryfikuje, ale on się... Nigdy nikogo nie weryfikuje. Jeżeli jest człowiek, który się do błędów przyznaje mniej niż ja, to jesteś to ty. Nieprawda. Prawda. Może. Ale na to szczęście by się w ogóle... Chciałem wam powiedzieć, że weszliśmy z Karolem na nowy etap naszego związku. Nasza znajomość, czekam na to. Nasza znajomość przybrała... Byliśmy na grzybach. Nowe rozmiary. Bardziej. Spaliśmy w Maroku w hotelu w jednym łóżku. Bardziej. To jest bardziej niż spaliśmy w Maroku w jednym łóżku. Czemu my nigdy nie braliśmy razem prysznica, wytłumacz mi? Bo musielibyśmy być w slipkach, a niewygodnie się bierze prysznic. Czemu musielibyśmy być w slipkach? Bo nie chciałbym oglądać... Bałbyś się, że ci coś dygnie? Oh no, oh no, oh no! Don't get a boner, don't get a boner! No! Nie chciałbym oglądać twojego przerodzenia po prostu. Czemu nie chciałbyś go oglądać? A czemu miałbym chcieć go oglądać? I czemu gadamy o tym w odcinku? Czemu gadamy o tym przed milionami? To jest program dokładnie od tego. To jest program rodzinny, jak bajki Disneya. Serio, a czym się dzieci robi? Bum, zaorane. No dobrze, przejdźmy na kolejny etap. Chciałem powiedzieć, że udostępniłem Karolowi swoją lokalizację na Find My Friends. Ale teraz... było tak, ale ja ci nie udostępniłem mojej. Wiem, ja nie chcę, żebyś udostępniał. Nie, bo ja nie chcę. Demanuluj od razu. Było? Żeby... Tak, czy ty a tak to nie, udostępnił. Tylko tobie udostępniłem, żebyś ty wiedział, gdzie ja jestem. No. Mógłbyś mi też napisać SMS-a, po prostu jadę, za 5 minut. Ale nie, bo teraz nie muszę tego robić drugi raz i jak za 2 tygodnie będę jechał, to już będziesz widział, gdzie jestem. A to ja będę widział ciągle twoją lokalizację? Tak, zadałem ci na stałe. Nie widziałeś? Na stałe. Po co mi to? No, a co Wodek teraz robi? O, siedzi w domu. W takich sytuacjach chciałbym zmienić na Nokia 3.30. Nie, no i teraz jak będę do ciebie jechał za 2 tygodnie, to wiesz, o, Wodek już jest w Piasecznie. No i to dużo znaczy, myślę, takie podzielenie się lokalizacją. Bardziej nawet niż wspólne mieszkanie ze sobą. Ale przecież ja wiem, gdzie ty jesteś. W domu albo w pracy. No to normalnie tak, ale jak jadę do ciebie, to nie wiesz, gdzie jestem, w Kielcach, czy w Radomiu. Czy w Skarżysku. Pogadajmy o Klanie. Klan, jak wszyscy wiemy, jeden z lepszych polskich seriali, prawie porównywalny jakościowo z The Office amerykańskim. Stary, porównywalny z tym, z Prison Break. Porównywany z House of Cards. Anna napisała do nas wiadomość mailową na skrzynkę pocztową, lekko strzelniczy. Bardzo dziękujemy. I ty sobie przekopiowałeś to stary do Google Docsa, czy co jest? Otworzyłem w nowym oknie. Da się mail otworzyć pojedynczy w nowym oknie? To jest dziwny feature. Dawaj. Anna napisała, po tym jak za moją radą omówiliście pierwszy odcinek Klanu, postanowiłem zaproponować wam jeszcze fantastyczne... Ale fajnie sobie przypisuje sama sobie. Tylko nie pamiętam, czy to było. Sprytne, no, ale... fajnie, no jak, okay. Dobrze sobie postawić. Nie, spoko, wiadomo, jakby jestem widzką, ale też jestem trochę lepszy. To jest takie właśnie, wiem, że dostajecie duże maili, ale pamiętajcie, że to ja wam podsyłam. Tak, niby fajnie, ale też lubię się pomasować. No dawaj, no. Postanowiłam zaproponować wam jeszcze fantastyczne imieniny u Krystyny. Był to specjalny 444 odcinek Klanu z... Prawie jak ProRes. Odcinek Klanu z 2001 roku. I tutaj jest link. Zmienia się światło w twoich oczach. Oglądamy razem, więc daję na środku. Powiedz mi życie coś miłego. Nie bądź tak proszę, daj odpocząć. To jest już to? To jest nasz żywy odcinek? O, oh, fuck. Który to jest rok? Spowiedziane może? 434... 95? 7 albo 8. 7 albo 8.
czwarta. Zaczęła się w siódmą chyba. Jest nowelą, raz przyjazną. 2001? Mhm. 13 marca. Czasem chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Stary, wielka gala klanu imieniny u Krystyny. Wow. Ale benefis. I wszystko, stare, ojebane folią stretch, no nie wierzę. Po prostu ta scenografia jest jak studniówka. Wow. Wow, ale ci ludzie musieli być szczęśliwi, że tam są. W sensie widownia. To jest sala kongresowa? Średnia wieku? 1000. Paleolit. Ci ludzie już nie żyją. W sensie ci ludzie, którzy są na tej sali, już nie żyją. Nie chciałem być niemiły. To powinno być... Nie zapisałem sobie. Nie zapisałem. Bo chodzi mi o to, że to teraz, co ponad... Jak to patrzę, to ten? To nadaje się na fanpage na Facebooku randomowe kadry z polskiej telewizji. Jest taki, prawda, jest taki jest, fanpage? Tak, tak, tak. Jak go się nazywał? Kadry z telewizji bez kontekstu. Oho! Kadry ze starej telewizji bez kontekstu. Jak to jest fajne. To jest jaka scena ogromna. Ktoś to musi... Największa scena na świecie. Dopiero pod jej zbudowano operę wielką. Tak się stało, że ja sama muszę przyjmować gości, bo mój mąż w Australii na kongresie, pewnie na dzikiej plaży z dzikimi... Już przestań podkreślać, że Tomasz Stockinger nie mógł wtedy być. A to jest Złotopolice, to już jest Złotopolscy. Co, kurwa, to jest... Uniwersa się... Tak, to się przed Marvelem, przed Marvelem. To jest Piasek! To jest Disney. Budziko śmierć, tera, tera. Jaka będzie piosenka Piaska? Oglądałem, dobrze pamiętam. Czemu my sobie tak nie przebijamy piątek przed programem? Jak, pokaż. A, taka mocna, pow! Cześć, Karol! Super! Hej, kochani! Good now. A może oni się po prostu dobrze bawią, ty się z tego śmiejesz. Tak, tak. Ej, jesteś piękna, tak! O, kocham Paulina Holz. Ciebie! Syła ci myśli, a potem gorzkie łzy. Ach, te rymy. Czemu nic nie chodzi się, kiedy śpiewam dziś? Czekaj, teraz zawsze. To nie brzmi jak twój. Nie brzmi jak twój. Ale jest w playbacku, stary. Ale jest w playbacku. O, i teraz... Pamiętasz tę piosenkę? Tak, oczywiście. Ej, zrób, obiecuję, znaczy, zróbmy sobie ten, zróbmy sobie... Jak trepanację czaszki. Teraz. Proszę, kurwa. Ja mam tu narzędzie do tego. Mam łom i zardzewiałą łyżeczkę. Zatrzymajmy się na sekundę i wszyscy doceńmy przez sekundę, wszyscy jak tu jesteśmy, bo jesteśmy tu wszyscy, że ktoś to zaplaudował w 2019 roku. Śpiewa gość, gdy sobie podnie. No ale wtedy klan był w sztosie, nie? W sensie wtedy to był top klanu, nie? Wtedy to był kurwa serial, że faktycznie oni tam mieli pewnie z 8 milionów widowni czy ileś i wyjebane. O Jezu, daj tego trochę, no. A co to jest? Nie, taka muza. To jest taka muza. Ksiądz. To jest chwila refleksji, żeby poczuć przemijanie, a klan pokazuje bardziej niż cokolwiek. Nie, to nie jest Złotopolscy. Masz rację, to może Złotopolscy. Tak? Tak. A nie, z plebania. Tak? Z plebania przecież, tak. Tak? Plebania. To już wtedy było? Widocznie tak. Dzień jak co dzień, nowy dzień. To jest plebania. Kiedy wszystko staje się. Ja nie wiem, mi to przypomina taką rosyjską estradę, którą gdzieś tam w domu czasem oglądałem. No bo mamy takie same geny i tę samą kulturę, która znamy. Nie wiem. Mam dla ciebie dobre informacje z TVP. Od razu włączę nagrywanie, bo to ma autoplay chyba.
Na Wykopie? Dobre informacje. Wreszcie TVP przekazuje dobre informacje. Nie ma. Witam serdecznie, panie ministrze. Dziś z rządu popłynęły sam... Kto to jest? Nieważne, ale posłuchaj, to jest... Ja wiem, kto to jest, Artur Sobań. Dobre informacje, podwyżka zaufania... Daj od początku. Bo to trzeba... To jest 10 sekund. A tu nic nie ma. A posłuchaj od początku, serio. Witam serdecznie, panie ministrze. Dziś z rządu popłynęły same dobre informacje. Podwyżka za ogrzewanie ciepłą wodę dla odbiorców indywidualnych nie będzie wyższa niż 40%, a dodatkowo rząd przyjął ustawę, która pozwoli na finansowe wsparcie dla wszystkich, którzy ucierpieli w wyniku kryzysu energetycznego. Hejterzy. Witam serdecznie, panie ministrze. Hejterzy, czekaj. Ja też nie słyszę hejterów. No tak, no. Z rządu popłynęły dobre informacje. Podwyżka nie będzie wyższa niż 40%. Także to ci chciałem pokazać. Dobrze. Oraz... Chciałem ci pokazać, że ty chciałeś robić coś stare, co jest teraz super popularne, bo jak już tak oglądamy rzeczy. Władysław Kosiniak-Kamysz z brodą? Nie. On jest super popularny teraz. Zobaczcie, Władysław Kosiniak-Kamysz ma brodę. Z brodą, tak, w telewizji. To prawda, pierwsza w studiu. Kilka dni urlopu. Kilka dni urlopu i zapuściłem brodę, zobaczcie. I wyglądam chyba troszkę lepiej, prawda? Jakby pan koszula ma fajną. Lubię tę koszulę. Co ty wygląda jak... Te koszule są ładne. Ja lubię takie koszule. Nie wygląda jak zwykła koszula ze sklepu? Przestałem się golić i mi się to spodobało i żonie, i córeczkom, i tak zostało. Czyli zarosł pan na urlopie i tak zostało. Panie Marciniak, może pan nie lubić Kosiniaka, no aż bez przesady, no już nie bądźmy niemili. Ktoś w ogóle nie zareagował, w sensie on mu odpowiedział, a teraz się śmieje. Patrz. Jesteś politykiem, to musisz... Zarosł pan na urlopie i tak zostało. To już widzą zostało. Ktoś w ogóle... Sam Marciniak chodzi z brodą, chciałbym zauważyć. Zarosł pan na urlopie i tak zostało. To już widzą zostawiono. I tu jest cięcie kamery, czyli musi dalej śmiać. Czy to jest jeszcze dobry czas na wakacje posłów? Bo może lepiej byłoby zająć się... Kosiniak-Kamysz wygląda teraz jak prawdziwy mąż stanu. Kosiniak-Kamysz nie wygląda jak... Wygląda jak mąż stanu, stary. Kosiniak-Kamysz wygląda... Ja bym mu totalnie zaufał w trakcie trudnej sytuacji. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz wygląda jak dobry sąsiad. No, który ci pomoże przy zakupach. Który ci pomoże zawsze przy zakupach. Jak zakupisz klucza do auta. Spalić się żarówka, możesz do niego pójść. No. Jak wyjeżdżasz na wakacje, możesz zapytać, żeby doglądać mieszkania. Pan Władysław Kosiniak-Kamysz wygląda dokładnie tak. Nie wygląda jak mąż stanu. Ja nie chcę być tutaj niemiły, broń Boże. Nie, bo to jest bardzo miłe ogólnie, być takim człowiekiem. Natomiast pan Kosiniak-Kamysz mi bardzo podpadł w zeszłym roku. W tym roku. Bardzo mi podpadł w zeszłym roku. Brodą? Wyszedł na mównicę sejmową i powiedział, że patologicznym kłamcą jest premier Morawiecki i że on jest lekarzem i nie powinno się diagnozować, ale on mówi, że jest patologicznym kłamcą i on się powinien udać na terapię i powinien przestać pełnić obowiązki premiera, dopóki nie podda się terapii, bo jest patologicznym kłamcą. Bardzo mi się to nie spodobało, panie Władysławie. Pan o tym wie, ponieważ został pan mocno zrugany za to, że pan przegalopował się. Myślał pan, że będzie fajnie, a wyszło jak zawsze. Wysyła ludzi na terapię... No nie robi się tego. Po prostu się tak nie robi. To? Tak. O to chodzi? Tak. Ale znowuż, jak ma na imię nasz prezydent? Andrzej Duda. Mamy tytuł odcinka. Jak ma na imię nasz prezydent? O, stary, popatrz, jak on dobrze wygląda w brodzie. Nie chcę cię martwić, to chyba nie jest prawdziwe zdjęcie. O, stary, to jest prawdziwe zdjęcie. To chyba też nie jest prawdziwe zdjęcie. O to? To ona. Drodzy, Michał pisze. Drodzy Włodku i Karolu, Karolu i Włodku, przez ponad dwa ostatnie miesiące pracowałem we Włoszech, więc chcąc nie chcąc, narobiło mi się troszkę lesowych zaległości. Tuż po powrocie zabrałem się za narabianie nowych odcinków i w jednym z nich zastanawialiście się, czy Włodek jest odpowiednim promotorem ropczywc i porównaliście go do Łukasza Trałki. No i właśnie wtedy przypomniałem sobie pewną historię. Ty nie czytaj. Nie czytaj. Przechodząc do sedna sprawy. Mieszkam w Kamionce. Kiedyś Włodek wspominał o tej miejscowości w jednym z lasów. Dom. I pewnego dnia, około 6 lat temu, razem z moim ówczesnym gimnazjum, wybraliśmy się na dni otwarte do m.in. Ropczyckiego Liceum, aby wybrać tę odpowiednią, idealną szkołę średnią. Nie jest napisane, czy mi na tym pożar. Wizyta była w porządku, pochodziliśmy po kilku salach, zjedliśmy coś w barze, gdzie też jedliśmy pierogi przecież. Pozdrowienia dla pani ręki. Zobaczyliśmy ogólny wizualny obraz szkoły. Wszystko super, no ale bez szału. Ja miałem dokładnie takie samo. To jest dokładnie typ najbardziej takie pospolite... Bo szał jest dopiero jak zaczniesz chodzić. Liceum, jakie może być. Zachodzisz do szkoły, dla budynku? Ostatnim punktem naszych odwiedzin była rozmowa z nauczycielem z jednej klasy. Nie pamiętam dokładnie, ale nauczyciel prawdopodobnie uczył wtedy informatyki. Pan Józef Graboś. Wszyscy wtedy cierpliwie siedzimy, a młody mężczyzna w okularach i koszuli w kratę opowiada o zaletach szkoły i ropczyc. Nie byłem wtedy jednak do końca przekonany. W pewnym momencie owy nauczyciel powiedział słowa, których nie zapomnę do końca życia. W ropczycach. Czekaj, stop! Jakbyśmy głośniej troszkę mówili. W ropczycach urodziło się wiele znamienitych postaci świata kultury, sztuki i sportu. Józef Mehofer. Marcin Daniec. Tak samo. Do naszej szkoły chodziło wiele takich osób.
Wydaje mi się, że większość z was o tym wie, ale tutaj, w tym ciekawe, liceum, czy tak podkreślone, uczył się Włodek Markowicz. Pozdrawiam, panie Zofie. Ten youtuber, no i to już wszystko leży, jak już kolejne zdanie się zaczęło, a nie ważne. Ten youtuber, który kiedyś prowadził z takim kolegą program o nazwie Lekkostronniczy. Słysząc te słowa, od razu wiedziałem, że prawidłowy wybór szkoły jest tylko jeden. Ostatecznie padło na liceum w Sędziszowie Małopolskim. Świetna końcówka. Najlepsza. Fakty są takie, no. Trzeba było spierdalać. W momencie wiedziałem. Wtedy od razu przeszłość mi przeleciała przed oczami. Wiedziałem, że muszę uciekać. Michale, piękny mail. Bardzo ci dziękujemy. Bardzo się cieszymy, że byłeś na tej wędrówce, podróży i ja tam się dowiedziałeś. A ja nie wiem, że widocznie jest lepsze. Michał tam poszedł. Dobrze. Na kolejny, my zaczęliśmy dzisiaj klanem, tak? Wiem. Michał, dzięki ci wielkie za maila. Mam nadzieję, że w liceum w Sędziszowie uczyło cię dobrze. Mam nadzieję, że skończyłeś. Mam nadzieję, że maturę dobrze zdałeś. Skończył, z Włoch wrócił, pracował. Aha. Okej, okay, dobra. To tak jest chyba git. No, że matura wszystko pykło, dobrze, git. Wam dziękujemy za ten odcinek. Mam nadzieję, że jesteś, Michał, wyluzowany. Widzimy się jutro. Masz dużo essy. Pamiętajcie, że jutro ostatni dzień wakacji. No i to trzeba być bardzo wyluzowanym. Same dobre informacje płyną z rządu dzisiaj. Trzymajcie. Jutro ostatni dzień wakacji. Trzymajcie się ciepło i do jutra. Bądźcie lekko stronniczy.